Jojojo, święty ziomki z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was na pierwszy gamingowy odcinek na naszym kanale. To jest stronka igxeskins.com. Tak, to jest stary piasta stronka, na której można sprzedawać skiny, kupować skiny, otwierać case'y i je sprzedawać. A oczywiście wszystko jest dobrze, nie jest nic oszukiwane, już to wszystko testowałem. Oczywiście dziękuję właśnie IGXE za sponsorowanie tego filmika. Bez nich tego filmika by nie było. A przy okazji możemy sobie otwierać takie fajne skiny, bo serio jest wybór, jest wielgachny wybór tutaj do otwierania różnych case'ów, jak tutaj widzicie już. To jest coś wspaniałego ogólnie. Jak sobie otwierałem niektóre skiny, serio, bardzo dobra szansa na wygrywanie tych lepszych skinów. Także możemy ogólnie zacząć od takiego na przykład, nie wiem, możemy zacząć od Marble Fade'a tutaj, bo oczywiście, no można dostać tego Dragon King. Można dostać też te gorsze skinki, ale jak się trafi nam jakiś tutaj ładny ten, no to może coś wylecieć, tak? Także otwieramy naszego pierwszego już skina na... znaczy otwieramy tego pierwszego case'a na naszym openingu. Także lecimy i zobaczymy, co wygrywamy. Co wygramy. I mamy... Dobra, niby się nie spłaciło, tak? Ale Satrak Glock 18 Catacombs wygraliśmy. Ja szczerze z Satraku to sobie go zatrzymam, bo serio ładny, bardzo ładny to jest skin. No dobra, lecimy z tym. Lecimy, następny case'ik otwieramy i zobaczymy, co wypadnie. Dawaj, AWP. Ajja! P250 Franklin. To sobie sprzedamy, bo nie potrzebuję takiego skina. Niby fajny, bo money. Dzisiaj ludzikowy filmik, mniej edytowania, bardziej takie gadanie do was. Przepraszam, że jakoś mojego wideo jest taka, no nijaka, ale po prostu to albo sobie otworzymy jeszcze jednego, dawajmy. Jakość wideo może być nie taka sama, bo nagrywam kamerką, jak widzicie, tutaj jest mój aparacik. I mamy AWP Pit Viper. To niby ładny skin, ale już mam sobie AWP ładnego, to nie przyda nam się zbytnio. A szczerze, $1.15 za case'a, który kosztuje $1.69, to jest bardzo dobry jakiś, bardzo dobry deal. Także lecimy znowu, otwieram tego samego case'a już ostatni raz. I mamy M4A1S Varicamo. Mamy bardzo ładny wybór. Jak kartel nam się trafi, to będziemy już na plusie, a 79 centów to jest serio naprawdę nic. Także mówię wam, że jeśli coś się trafi, to jest szansa duża, że nam się zwróci. Tak jak tutaj prawie, no elite build niestety. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej wart, ale zawsze prawie nam się już zwróciło. A skrzynkę otworzyliśmy sobie, tak? Dla tych, co lubią otwierać skrzynki, to większość skrzynek oczywiście się prawie zwraca i to jest bardzo dobre. Dawaj, Griffin, ląduj. Wiedziałem! To sobie zatrzymam Gryfina, bo jest przepiękny skin. Skąd ja to wiedziałem? Ale serio, no, przepiękny skin to jest. Chciałem go, choć mam Dragon Kinga, ale bardzo ładnie może wylądować do kolekcji. No i dalej lecimy. Jeszcze jednego otwieram sobie tutaj case'a, bo oczywiście ktoś sobie z tego karambita może wygrać. Deagle! Urban Didi Patch Beauty. To zasprzedamy na balans, bo to się nie da. Otworzymy jeszcze jednego i zobaczymy, czy nam się trafi jakiś kartel albo Good Knife. To by było fajne. O, Emerald Prime Stripe. Mam już taki, także sprzedają na balans. Ale oczywiście widzicie, już prawie się skiny zwracają. Większość skinów, które otwieramy, się prawie zwracają. A serio, wybór jest dobry, tak? Zobaczcie, ilu skinów otworzyłem, a wydałem tylko $7. Także nawet nie 7, 6, coś tam, nie umiem liczyć, cicho. Ogólnie jeśli chcecie jakichś więcej odcinków, to tam zostawcie lajka, wesprzyjcie. Jakie tutaj są te? Nie wiedziałem, że są takie. AK-47, dawaj, otwieramy jednego AK-47 i zobaczymy, czy nam dropnie jakiś fajny akacz. Co wy na to? Ja zawsze chciałem mieć jakiegoś fajnego akacza, ale nigdy mi nic nie dropło na Drake mu nie, także może IGXE będzie już lepszą stronką i coś fajnego dropnie, tak na prezencik. Proszę. O, Predator. No, nieźle powiem, ale brzydki skin. Brzydki skin, dla tego sprzedajemy oczywiście. Dobra, jeszcze ostatniego tutaj skina tego, nie wiem, no, dobra, otwieram akacza, zobaczymy, czy nam coś fajnego dropnie, okej?
Elite Build. 3,59 Elite Build kosztował. Jeju, to nieźle, to się nam prawie zwróciło, widzicie? A otwieramy jeszcze jednego, bo tutaj nam się zwróciła. Ja bardzo chcę Akasza. Także 3 razy sztuka, tak? Tak, lecimy z tym. 11,31 został na balansie. No i to! I o tym właśnie gadam, ludzie. Black Laminate, to jest przepiękny skin. Ja sobie go zostawiam oczywiście, bo no 13 dolków kosztuje, jest warty. Także jest piękniutki skin. Ja sobie go zatrzymam, jak sobie go zacznę używać, bo jak na razie miałem tego Emerald Prime Stripe. Ale przepiękny skin, widzicie? I już mam 7 dolków. Ale zobaczcie, już 13, coś dostaliśmy wartego coś, tak? Później jeszcze wam dokumentuję screenami, że to wszystko jest prawdziwe i nie ma żadnych takich haków na to wszystko, tak? Nie, tutaj nie ma za bardzo tutaj do wyboru, choć... Aj, za dolara 39 można otworzyć, co nie, ludzie, można otworzyć. Skąpi nie będziemy, otworzymy sobie ładne rzeczy. O, 5-7. Nitrozyn, jak w końcu zacząłem ogólnie wstawiać filmiki, także fajna sprawa. Ogólnie co myślicie? Piszcie w komentarzach, o tym dobrze nawijam, czy głupoty gadam, czy co. Bo serio, nie wiem co robić. Tutaj możemy sobie otworzyć co? Gamma Doppler, dawajmy. Gamma Doppler, jakąś taki Gamma Doppler wyłowi, to będzie takie wow. To nie? Nie widzę. To była bajka. Stotrock SB Puls, mam takiego. To sobie... sprzedam. Pewnie zuchwalek jest, to sprzedam. I będzie więcej tego na balans. 6,53. Jeszcze raz idziemy. Bo serio, można fajne trafy tutaj zrobić. I zobaczymy, co nam się trafi. Beagle! Nic fajnego. Na razie mamy tego Akacza, tak? Akacz się trafił, jest fajnie, jest dobrze. I to byłby taki chyba kluczowy skin tutaj. I ostatni raz otwieramy tego i zobaczymy, co nam zostanie w balansie. I się później coś otworzy z tego skina, bo no powoli już się hajsy kończą. Emerald Prime Strike, tak jak mówiłem, to jest ten skin, którego mamy w Akaczu. Ale widzicie, znowu się prawie zwróciło wszystko, co mieliśmy. Także 5 dolków mamy, otwieramy sobie ostatni raz. Zobaczymy, czy no może się trafnie, trafi, dawajcie, proszę. Nie, Digo. Ale gunwo. Oj, mamy 3,50 na ostatniego case'a, zobaczymy, zużyjemy go bardzo dobrze. I zobaczymy, czy nam się coś trafi. Oczywiście można dostać Gabena, na Gabena już nie mam. Crimson Web mogę kupić sobie, Crimson Weba. Ile mam jeszcze? 3,55, także szukam jakiegoś za 3,55. Albo można tych parę Frontside Misty kupić. Tak sobie teraz rozkminiam. 3,69, 3,99. Tak, chyba kupię sobie... Mówię wam, no czekaj. Mniej tych takich otworzonych skinków, co wy na to? Serio, można jak się trafi takiego Frontside Misty, to będzie takie wow. Znaczy nie masz dużej szansy, że coś się trafi, ale i tak nie wydajemy dużo, nie wydajemy nawet dolara na test. Już się cieszę, widzicie? Ale się cieszy. Z tym warto 6 centów. Fajnie! Otwieram ostatniego tutaj. Dobra, myślałem, że... Znowu myślałem, że coś będzie fajnego, ale nie. Nie ma battery, tak będzie. Dobra, z Frontside Misty otworzymy sobie może jakiegoś tutaj... No Blue Steela możemy otworzyć, tak? Albo... Poczekajcie, mam 2,89. Marble Fade'a otworzymy sobie. Co wy na to? Wszystko, co można tutaj trafić. No fajnie by było taki... Zobaczymy, co Marble Fade'a. Zobaczymy, co pięknie. Zobaczymy, co dropnie. I od tego będziemy mieli dosłownie dolara 40. No... Nie jest źle, tak? Ale wszystko sprzedajemy tutaj. Jedynie to ten Alcat jedynie nam się trafił, tak? Nie jest źle, ale wszystko... No nie jest... Jakoś jakiś przegryw z tymi case'ami, tak? Są tutaj serio broni, które możemy, znaczy skiny są, które można łatwo wygrać w niektórych tych. Star Trek Glock, który jest warty nic, a wiecie co, ja sobie tutaj tego Glocka już sprzedam, bo go nie potrzebuję szczególnie. Wierzę w Star Treku, ale co mi tam. I zostało nam $1.50 na otworzenie. Wybór, jest bardzo ładny wybór. Dobra, jaguarek nam się trafi, to będzie fajnie. Kortyjeka też może być, chyba. O,
Ej, ale sobie zostawię, bo jest ładny skin, to to może zużyję sobie na SSG. Ale i powiedzcie mi, że to nie jest prawdziwe, tak? Tutaj macie wszystko, co tutaj jest. Wszystko sobie pozaakceptuję, tak? Ale jak widzicie, wszystko dosłownie po sekundzie, wszystko zaczęło dochodzić i wszystko jest takie, no, prawdziwe. Także ludziska, tutaj się już przełączę, żeby go tutaj na wideo. Także ludziska, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie like, a skomentujcie, czy chcecie takiej więcej. Pokażcie trochę miłości na tym filmiku, wsparcie, link klikajcie pod spodem, który tutaj zostawię, na samej górze opisu będzie. Chcę jeszcze raz podziękować bardzo tej wspaniałej stronce za sponsorowanie tego filmika, tak? IGXE, dziękuję bardzo za po prostu sponsoring, za wsparcie w tym filmiku. Serio było wspaniale. Ja już mam tutaj nagrywania 17 minut, także będzie dla was długi odcinek, jak otwieram sobie skiny. Także no, ludziska, trzymajcie się, na razie, bo